wiceprezydent odwołany przetasowania w Radzie Miejskiej Wrocławia. Adam Zawada odwołany z funkcji wiceprezydenta. W związku ze zmianami w Radzie Miejskiej Wrocławia i utworzeniem większościowego klubu prezydenckiego, Adam Zawada z Nowoczesnej został odwołany z funkcji wiceprezydenta. O odwołaniu Zawady poinformował w środę dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Przemysław Gałecki. Decyzja jest konsekwencją zmian w Radzie Miejskiej Wrocławia, utworzenia klubu prezydenckiego, a także klubu Współczesny Wrocław, w skład którego weszło dwóch radnych Nowoczesnej, powiedział Gałecki. Dyrektor dodał, że podlegający Zawadzie Departament Zrównoważonego Rozwoju będzie teraz bezpośrednio nadzorowany przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Dotychczas we wrocławskim magistracie było czterech wiceprezydentów, ale Sutryk zdecydował, że stanowisko zwolnione przez Zawadę nie będzie obsadzane. Nowy klub, nowy, większościowy klub w Radzie Miejskiej Wrocławia, klub radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, powstał w ubiegłym tygodniu. W jego skład wchodzi 19 radnych z Koalicji Obywatelskiej, klubu radnych Sojusz dla Wrocławia oraz trzech byłych radnych PiS. Trójka byłych radnych PiS, którzy weszli w skład nowego klubu, to Mirosław Lach, Jerzy Józef Skoczylas i Michał Piechel. Zostali oni usunięci z klubu PiS w połowie grudnia ubiegłego roku, po tym jak zagłosowali za projektem budżetu Wrocławia na 2021 rok. Przed głosowaniem projektu budżetu, będący wówczas w koalicji rządzącej Wrocławiem radni Nowoczesnej publicznie sugerowali, że jeżeli nie zostaną uwzględnione ich wnioski budżetowe, to mogą nie poprzeć projektu uchwały budżetowej. Podczas głosowania okazało się, że pomimo nieuwzględnienia tych wniosków Nowoczesna zagłosowała za budżetem. Radni Nowoczesnej nie budują nowego, prezydenckiego klubu, a dwoje z nich, Tadeusz Grabarek oraz Tomasz Hanczarek, wraz z Michałem Górskim do tej pory w klubie KO, poinformowali w ubiegły czwartek o utworzeniu nowego klubu. Nosi on nazwę Klubu Radnych, Współczesny Wrocław i na razie zrzesza trzy osoby. Po przetasowaniach w Radzie Miejskiej Wrocławia w nowym klubie prezydenckim jest 19 radnych. Będący w opozycji PiS ma 9 radnych. Klub radnych Nowoczesna liczy 6 osób, a nowy klub radnych, Współczesny Wrocław, 3.